Cześć, z tej strony Dritsus. Jesz, Dritsus, i czemu ja się unoszę? Co to jest? Co to jest? Okej, okay, dobra, jak shiftujemy, to widzę, że latamy, okej? Okay? Już znamy pierwszą funkcję Minecrafta dla idiotów. Tak, ostatnio nagrywałem na moim drugim kanale Jesz, Dritsus Plus, Minecraft dla debili. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak on wyglądał, no to sobie obczajcie w karcie ten drugi kanał. A dzisiaj nagramy sobie Minecraft dla idiotów, ponieważ jest on tak łatwy, że każdy jest w stanie go przejść. Ale zobaczmy, co to właściwie dodaje, ponieważ szczerze mówiąc, wszystkiego jeszcze nie wiem i za chwilę się dowiemy. Jeżeli, okej, okay, kolejna rzecz. Mamy speeda zawsze w momencie, gdy biegamy. To jest spoko. Dobra, kopanie drewna, tu zawsze coś się zmienia. Uwaga, okej, okay, tak. To jest fajne, w momencie, gdy zebraliśmy sobie planksy. W momencie, gdy zebraliśmy drewno, to dało nam po prostu deski, więc jest to dosyć niezłe. Z tego, co czytałem, to trzeba zrobić tak. Okej, okay, tak, to działa, to działa. Jak rzucimy deski na ziemię, to pojawia nam się crafting. Nawet niezłe, ale czy aż tak? A, i tak w ogóle to będziemy dzisiaj speedrunować Minecrafta, dlatego że chcemy sobie go przejść na najłatwiejszym modzie, który kiedykolwiek istniał. Jak będziecie oglądać cały film do końca, to wszystkiego się dowiecie. Uwaga, patrzcie teraz. Patrzcie teraz, ale epicki efekt. Wyrzuciliśmy sobie pickaxe na ziemię i mamy efektywność 5 oraz fortunka 5, więc trzeba przyznać, że jest to całkiem niezłe, ponieważ ten pickaxe teoretycznie powinien... Okej, okay, dobra. Dobra, on kopie mega dobrze, ej. I dodatkowo jest niezniszczalny. Czy my nie potrzebujemy w ogóle już lepszego pickaxa niż drewniany na tym modzie? Zobaczmy, jak mocny będzie mieczyk ze stona oraz stone'owy pickaxe. Okej, okay, uwaga, wyrzućmy sobie to i... Oh man, uwaga. Sharpness 5, fire aspect. No to jest kozackie, to jest kozackie. Ale wy wszyscy wiecie, jak się speedrunuje, prawda? Trzeba jak najszybciej pójść do netheru, więc teraz pokażę wam, jak w tym Minecrafcie chodzi się do netheru. Żeby to zrobić, potrzebujemy właśnie takich oto tabliczek oraz druga rzecz, której potrzebujemy, to jest flint and steel, tak? Wiem, to jest dziwne, ale za chwilę będziecie wiedzieć, o co chodzi, więc na spokojnie. Ej, tutaj mamy spawner w ogóle i to spawner szkieletów i patrzcie, co jest nie tak z tymi szkieletami. O nie, co ci jest, mordo? On mnie łapką próbuje bić, jak to śmiesznie wygląda. O, mamy złote jabłka, no co najmniej jakby nam były przydatne w ogóle. Tutaj mamy z tego, co widzę, jakieś odrobinę fajniejszą jaskinię. O nie, cały czas latam przypadkowo, bo shifta używam. Ale bez kitu, teraz to nam się może przydać, ponieważ patrzcie, jak nie chce nam się chodzić, to możemy po prostu sobie przyshiftować. Nie powiedziałem wam jeszcze, jesteśmy kompletnie nieśmiertelni. Jak jesteśmy w lawie, nic tam się nie dzieje, a... O, co?! Jak wykopujemy sobie jakiekolwiek bloki, to wtedy, w sensie, jak wykopujemy sobie jakiekolwiek rudy, to dostajemy bloki, okej? Okay, to jest zdecydowanie za mocne. Czy działa to też z diamentami? Ponieważ dosyć mnie to ciekawi, a mamy fortunkę 5, więc teoretycznie moglibyśmy sobie zdobyć bardzo szybciutko jakąś dobrą zbrojkę. Tak, ogarnąłem jedną rzecz, że chciałem wykopać diaksy, a miałem stone'owy kill-off i tylko 3 drewna, więc nie mogłem tego po prostu zrobić, ponieważ w żaden sposób nie miałem jak zdobyć sobie kill-offa, więc teraz weźmiemy sobie po prostu jakiekolwiek drewienko i wracam do miejsca, gdzie znalazłem diamenty. Wystarczyła chwila kopania i patrzcie, mamy tutaj właśnie diamenty, możemy sobie zrobić, okej, okay, już bałem się, że znowu nie mam tutaj planków i... dobra, teraz wystarczy, że zrobimy sobie jakiś kilofik. Okej, okay, trochę lepszy. Zenchantujmy go, dlatego że weźmiemy sobie fortunkę i zobaczmy, co się... Co jest? Z 4 diaksów mamy, uwaga, uwaga, prawie że 2 staki diamentów. I szczerze mówiąc, nie wiem, czemu ja tego szukałem właściwie. Dlatego że przecież i tak jestem chyba nieśmiertelny, nie jestem tego pewien, nie jestem tego pewien kompletnie, pewnie to sprawdzimy jeszcze w tym odcinku, aczkolwiek, no, pewnie mi to nie było potrzebne, ale i tak, fajnie jest mieć diamenty, bo w sumie to zszedłem szukać tylko i wyłącznie żelaza i gravelu, a
Tak się skończyło, że typowy Jirstritsu znalazł diaksy, a nie znalazł gravelu. I mamy gravelinio, więc teraz będziemy mogli sobie przynajmniej pójść do netheru. I z jednej strony bardzo wam chcę pokazać ten trik, jak zrobić... Okej, dobra. Nie wiem, czy to jest sprawka tego moda, czy to jest sprawka tego, że mieliśmy po prostu farta, ale od razu trafił nam się flint. I... o nie, co ja zrobiłem? Przyzwyczaiłem się już, że się wszystko... Przyzwyczaiłem się już, że się wszystko wyrzuca i się wtedy dostaje te rzeczy, więc zróbmy teraz coś takiego. Nether, portal, okej. Teraz wyrzucamy to. O, co jest? I mamy nether portal! Tutaj jest napisane, chcesz zrobić nether portal z tabliczką? Pozwól mi, że zrobię to za ciebie. Wielkie dzięki, mordo. O, jak jesteśmy na Soul Sandzie, to dostajemy Soul Speeda. Ej, dobra, ludzie, czy my możemy... Ej, nie, nie możemy paść. A w tym też nie możemy paść. Chwila, przeshiftujmy. Halo. No nie, czemu ja spadam po lawę? Chyba muszę shiftować na ziemi, żeby to zadziałało jako latanie, więc przyspieszmy trochę ten proces. Okej, okej, teraz powinniśmy wylecieć. Halo. Powiem wam tak, nawet jeżeli lawa was nie parzy, to i tak pływanie w niej nie jest zbyt przyjemne, ponieważ jest po prostu ślamazarne i mnie denerwuje. Dobra, a teraz leć, jeżu. Leć jak ptak. Tutaj mamy ogólnie bastionik i bardzo chciałem zobaczyć, jak mocne są tutaj pigliny. Okej, okay. Okej, witam. W sensie chodzi mi konkretnie o brutale, dlatego że te świniaki zawsze mnie denerwują. Aha, my tutaj mamy ten, te specjalne klapki prawidłowości. O nie, to był dopiero skok, ludzie. Patrzcie, jest brutal, jest brutal, chce się ze mną bić. Powodzenia, mordo, dawaj, dawaj. Tylko na tyle cię stać. Ej, czy on może rozwalić sobie siekierkę? Bo to mnie bardzo ciekawi. Uwaga, chyba po nim, chyba po nim. Chociaż nie, nie wiem. Wiecie co, sprawdźmy sobie może skrzynki w tym czasie. O, czy mamy tu coś ciekawego? Nie, w sumie tu nie zbyt. W sumie tu nie mamy nic ciekawego, więc wiecie co? Wiecie co, panowie świniaki? Ja stąd po prostu odlatuję, nara. Tak, tak się zakończyła moja znajomość z piglinami. To teraz szybujemy w stronę portalu. W ogóle to pewnie sobie pomyśleliście, ej Tritsus, ale byłeś w netherze, a nie zebrałeś sobie żadnych perełek, nie przehandlowałeś nic, ani nawet nie zabiłeś żadnego blaza, żeby mieć blaze rody. Otóż dlatego, że mam na to, nazwijmy to, dużo lepszy sposób. Patrzcie, zróbmy sobie najpierw takie oto fajne sticky i wyrzućmy dwa sticky. Teraz wyrzućmy do tego jeden dirt i uwaga, co to jest? Co my tu mamy? Noob stick, okej. Dostajemy moc nuba, czyli nie dość, że idiota, to jeszcze noob. Zostawcie łapkę i subskrypcję, ludzie, dlatego że mi jest bardzo przykro po prostu przez ten odcinek, że muszę w coś takiego grać, w coś aż tak łatwego normalnie. I co robi ten stick, ludzie? Otóż, patrzcie na to, uwaga, ten stick daje nam dirta, no a jako, że to wszystko jest takie jakieś nubowskie, no to po prostu to jest coś bardzo, ale to bardzo cennego. Tak, dirt jest cenny, uwierzcie mi. I to jest jeszcze ten taki słaby dirt. Wyrzućmy go może w takim razie na ziemię. I co my tu mamy? Cały stack Ender Eye'ów. Tak, tutaj jest ten odnośnik do kanału, jeszcze twórcy tego datapaka. I uwaga, uwaga, teraz możemy szybować już jak najszybciej w stronę właśnie Strongholda. Na pewno nie zabraknie nam nigdy Ender Eye, więc to jest kozackie, a dodatkowo dzięki temu, że mamy tutaj cały czas speed boosta, no to powinniśmy bardzo szybko dostać się do tego Strongholda. To powinno być tutaj, więc teraz się wkopiemy i Portal Room jest, z tego co pamiętam, mniej więcej na 25 poziomie najczęściej chyba. No coś takiego w każdym razie, więc kopiemy się teraz tylko i wyłącznie w dół. Mogłem zrobić właściwie lepszy kill-off, jakiś diaksowy czy coś takiego, ale z drugiej strony i tak to jest wszystko takie dobre. O! I mamy! Mamy to! Kozacko, kozacko, tylko pytanie brzmi, gdzie jest Portal Room? Mamy go! Poziom właśnie Portal Roomu 24! No widzicie, mówiłem! Ja po prostu wszystko wiem, ludziska. Okej, więc teraz sobie odpalamy to coś i wskakujemy i zobaczymy, czym się różni cały end właściwie. Ej, tutaj są endermany. Może one mnie będą mogły sklepać. Halo, patrzę na ciebie.
Halo, co jest? Co jest? Enderman, halo. Halo, endermany. O nie, endermany tutaj uciekają, a nie atakują. To jest aż tak łatwe. No nie, ludzie. A smok co? Smok zamiast dziać magią pierdnie? Ja nie wiem po prostu. Na pewno by mnie to nie zdziwiło na tym etapie gry, ale wiecie co? Jest jeden bardzo łatwy sposób ogólnie na pokonanie smoka. Więc musimy postawić tabliczkę, napisać please die, I don't love you. I teraz wyrzucamy perłę i uwaga, uwaga, udało nam się. Wygraliśmy, zabiliśmy Ender Dragona i tak, przeszliśmy grę bardzo krótkim czasie, naprawdę. Więc tak, to jest zdecydowanie Minecraft dla idiotów, ponieważ jest zdecydowanie za łatwy. Może któryś z tych filmików w ogóle was zainteresuje, a już na pewno zainteresuje was mój kanał Jeszcze Lisus Plus, gdzie także nagrywałem podobny filmik, który był równie epicki. Więc ja się z wami żegnam, widzimy się już jutro, to na tyle, na razie.